Siema, witam. Jutro startują testy Delta Force Hawk Ops. Jest to gra, która będzie miała różne tryby gry, no ale mnie zainteresowała głównie tym, że będzie miała tryb Extraction Looter Shooter, czyli coś w stylu Tarkova czy Areny. Ale oprócz tego gra będzie miała jakieś tam różne tryby. Typu, nie wiem, jakieś kodowe i tak dalej, to mnie osobiście średnio interesuje. No bo tak jak mówię, jestem zainteresowany tylko trybem Extraction. Więc 6 sierpnia, czyli jutro, startują testy. Oprócz tego będą też dropy na Twitchu, więc będzie można zgarnąć klucz do testów. Jeżeli chodzi o to, jak długo te testy będą działały, to chyba nie ma informacji na ten temat jeszcze. I tutaj mamy Twitch dropy pierwszego, drugiego i to są Twitch dropy na Steama i tu są Twitch dropy non-Steam, bo gra będzie i na Steamie i na non-Steamie. Co ciekawe, non-Steamową wersję tak by obsługuje firma, która obsługuje Arenę Breakout Infinite, czyli Level Infinite. To jest giga ciekawe, no bo jakby Arena Breakout Infinite i tryb Extraction w Delta Force, no to będą tak jakby, to jest konkurencja, nie? A obsługuje to ta sama firma. Także no, tu się giga zdziwiłem, ale zobaczymy. I prawdopodobnie będę grał, ja już dostałem dostęp, gierkę mam pobraną, tylko że na non-Steamie. Tutaj mamy, jak to będzie wyglądać. Graficznie całkiem spoko. Jest jeszcze, sobie obczajmy gameplay tego trybu Extraction. To jest ten tryb właśnie Extraction. Jakbym miał to porównać, to bym porównał trochę to do Koda. Taki troszkę szybszy gameplay. Bo Arena Breakout poszła bardziej w stronę Tarkova, a ta gra wydaje mi się, że bardziej w stronę Koda poszła. Tak, no, nie grałem jeszcze, ale There, on top, white crate. Jak tak Nice. oglądam gameplay, nie? Peeking. There's another one just UI dropped też down, I bardzo do think. Koda podobne. He's down as well. Dobra, dwóch wywalił. Yeah, these guys O, stay. tu jest nasz ekwipunek. Tu jest, no tak, w Tarkowie, nie? Loot. Stuff I is like sobie better than I got, lootujemy so I'm gonna chłopa, item take po it. itemku Can I just powoli. make it all, Tom? Right, on my way. I can hear a train. Dude, this M4 this guy had, 60 round mag. Nie wiem, gra wygląda całkiem spoko. Nice. Pytanie, nie wiem jak to leczenie It's got a little wygląda. side grip on it. ACOG sight. Hybrid sight. A mamy tak w arenie, że tutaj pokazane, że klikamy chyba na czwórkę i się leczymy tym. Czy tam Okay, piątkę. that's good. So fight to heal. Aha, mamy też kółko do wzięcia. No i mo leczenie jest dużo szybsze Right, the chyba train's turned up. niż w There's some way to arenie. get inside the train. Tak mi Okay. się wydaje. I don't know how you do it. I've seen other people do it, but I haven't done it myself. Aha, i loot Okay, do drugiego details. I've got gościa. an injury, chest, use surgical kit. Aha, ale są różne te typy obrażeń, It's czyli turned chłop up. miał There's some blida way na to get przykład. inside the train. Okay. I don't know how you do it. I've seen other people do it, but I haven't done it myself. Okay, D. No właśnie, i problem w tego typu grze, która będzie miała kilka trybów gry, a jest taki, że no nie wiadomo, który tryb gry będzie najbardziej rozwijany, nie? Bo mnie na przykład interesuje tylko tryb Extraction, a jak on nie będzie rozwijany, bo się okaże, że będzie miał dużo mniejszą popularność niż inne tryby w tej grze, no to lipa, nie? To raczej twórcy się na tym nie skupią. No i po prostu umrze. Więc no Details, I've got an zobaczymy. injury, chest, use surgical kit. Dobra, Blida miał. Oh, this guy's got a level, a Wrzucił jakiegoś 20 slot bandaża. backpack, that's insane. That's pretty good. Self kill jakąś You kurde said there was a szykawę mission here we can szybko do, sobie Tom. walnął. These people had so much stuff. They've been Aha, playing a to chyba while, był yeah? skill, bo z tego co tu widzę, to postacie mają jakieś skille też 3, jeżeli dobrze widzę. Miał tą szczykawę. Jak tego użył, to ma 2 na 3, Yeah, we can do, Tom. ale to się These people odnawia. had so much On zaraz stuff. mu tu wskoczy. They've been playing a I while, teraz ma right? 3 na 3 z They powrotem. were really like kitted out more than I've seen anyone. Oh, what? That was somebody else doing a check. There's more players here. Okay, coming. I don't know where. I just heard their arrow.
Yeah, someone else has taken the mission. Ciekawe, jak to extract wygląda. That I wanted to get. Mapa z tego, co wiem, jest. Tam są NPC. Jest AI w gierce. Really fun. For a little while, if we go along the 4 minuty. If we go along the track, for sure. If there's any more. Okay. Yes, extract. Yeah. Click just killed him. Click is bleeding to death. Aha, i można swoich leczyć tym. Like if I just give him a surgical kit, maybe. You need a tourniquet, I think. Okay, drop. There you go. There's two things. Moving, I think he is bandaging. There's someone outside. Blood. Oh, I would puddle of blood. No, he's exactly. Should we extract now? Get out of here? Yeah, I want my Warzone's back. It's pretty exciting, yeah, that's good. Okay. Aha, jest animacja ekstraktor też. On Delta Force. Yeah, that was good. We killed a bunch of players. It's pretty exciting, yeah, that's good. Sick, jedzie sobie do góry. We had a big fight at the train station as well, that was cool, the fight in the extracted hotel. 28 minut. Thank you. I like click as well. No, ten ekran podsumowania przypomina mi arenę, nie? Nie wiem czemu, ale. Well, I like him. Why not? Trochę mi arenę przypomina. You can report. Yeah, you can see how many players you got. Don't report me. I got 3 kills in that game. Dobra, no i tu mamy staszek, lobby. Okay, I've moved all that crap to my stash. Stasz mały trochę się wydaje. Sometimes I think that's a mistake, because you do that. And then you need to go put a load of stuff back in. I'll tell you what though, I enjoy the fact weapon that unlocked. You can walk around this. This is basically your menu screen, isn't it? Oh yeah, yeah, it's so good. Yeah, being able to like wander around. Ja nie lubię takiego menu. Takie menu, gdzie się chodziło po takim lobby, było w The Cycle. I to strasznie dużo się to zajmuje, jak musisz szukać jakiegoś NPC, biegać tam i z powrotem, bo nie pamiętasz, gdzie on jest. Tragedia, ja wolę po prostu klikać sobie tak w tarkowie NPC i tyle, nie? Nie lubię takiego menu, gdzie trzeba chodzić. Your base. It's something I said that they should have had in DMZ for so long. Like this ability upgrade to finish. Nie now. Lubię menu w postaci I lobby, o. Game, gdzie możesz sobie spokojnie like, chodzić, nie? That's cool. This one here, breach specialist. Wolę jak to jest po prostu yeah, UI i tyle. Cool. Okay. No i tu już weszli kolejną gierkę. Szkoda, że on tam nie pokazuje. Like sound blaster. W tym menu, co tam jest ciekawego. Jakieś mapy, o. Yeah, that's the guy. Aha, to that's jest the mapa. Guy. That's the big guy. Miejscówki. So north. A no, chyba gość tu nie pokazuje w menu. A szkoda, bo chciałem zobaczyć, co tam jest. O, tu coś pokazuje. Jakieś nowe misje. Dobra, mamy misję. UI misji. Przypomina mi arenę Breakout. Mission? Jest 1-1. So yesterday we could play. Battle pass jakiś chyba. Operation level. Nagrody za level. Workbench jakiś tam odblokował. Weapon unlocked. Dobra. O. Są NPC. Assault. Czekaj, tutaj jakiś gościu. Tu jest Gunsmith. I tu jeszcze dwóch nie odblokował. Rankedy jakieś, tu niby. Blacksite, aukcje. Chyba też jest trade w tej gierce, co mi się osobiście podoba. Ja lubię trade i ekonomię właśnie w tego typu grach. Dobra, to zobaczymy jak to będzie. 6. No i co? Tyle.